Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj po raz kolejny już moim i Państwa gościem jest pan Marcin Giełzak. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, cześć. Skoro widownia się domaga, to jestem raz jeszcze. A widownia się domaga, niewątpliwie. Widownia, myślę, nie może się nasycić Tobą i Twoimi anegdotkami. Vox Populi, Vox Dei, jak mówicie na prawicy. Tak, to prawda, a tutaj w ramach naszego małego kółka Prudona możemy się zgodzić co do tej suwerenności z dołu, przynajmniej jeżeli w ten sposób ominiemy to co między ludem a Bogiem. Dzisiaj porozmawiamy w ramach kolejnego odcinka poświęconego Francji, w ramach tego, że coraz bliżej już francuskie wybory prezydenckie. Rozmawiałem z marszałkiem Markiem Jurkiem o De Gaulle'u, rozmawiałem z Marcinem Giełzakiem o Mitterrandzie i dzisiaj trzeci, najdłużej urzędujący prezydent Piątej Republiki obok tych dwóch już wymienionych panów, czyli Jacques Chirac. Postać niewątpliwie bardzo ważna dla historii Francji, dla historii francuskiej prawicy, dla historii Piątej Republiki. Człowiek, który był dwa razy premierem, dwa razy prezydentem, przez prawie 20 lat był merem Paryża. Postać z jednej strony znienawidzona przez część prawicy, z drugiej strony czasem pokazywana jako ten, prawda, ostatni prezydent Francji, który coś tam jeszcze mimo wszystko sobą reprezentował. Marcinie, zacznijmy od samego początku. Jacques Chirac pojawia się w wielkiej polityce za sprawą Georges Pompidou, premiera u Charlesa de Gaulle'a. Czy twoim zdaniem rzeczywiście możemy tutaj Chiraca wiązać z tym środowiskiem takich technokratów, golistów ostatniej godziny? Technokratów tak, golistów moim zdaniem nie. Ja jestem z tej szkoły golistowskiej ortodoksji w postaci skrajnej, to znaczy tak jak Nietzsche powiedział, że był jeden chrześcijanin i umarł on na krzyżu, tak ja bym powiedział, że był jeden golistowski prezydent i był nim Charles de Gaulle. Każdy kolejny prezydent może być w najlepszym razie określany jako postgolista i Georges Pompidou, następca Charlesa de Gaulle'a, właśnie takim postgolistą był i cały szereg postgolistów, czy wręcz antygolistów do francuskiej polityki sprowadził i z tego zaciągu pochodzi wiele późniejszych wybitnych postaci francuskiej prawicy, takich jak właśnie Jacques Chirac, czy jego przez pewien czas najbliższy sojusznik, a potem najgorszy wróg, Edouard Balladur. Dlaczego mówię, że postgoliści, czy wręcz antygoliści? Wyzwanie, przed którym z całą pewnością Pompidou stanął, polegało na tym, że trzeba było dostosować partię golistowską do rywalizacji wyborczej i do wyzwań, jakie niosła ze sobą nowoczesność. Elektorat po prostu chciał liberalizacji, zarówno obyczajowej, jak i ekonomicznej. I Pompidou był mu to w stanie zaofiarować dużo lepiej niż tacy, powiedzmy, surowi goliści jak Michel Debré. Pompidou, trzeba o tym pamiętać, sam był golistą wybitnie nietypowym. W normalnych warunkach, żeby zostać golistą, trzeba było się wykazać nie tylko zestawem określonych poglądów, ale i określoną biografią. Goliści związani byli z wolną Francją w okresie II wojny światowej, bo przynajmniej z Résistance. A więc byli to ludzie tacy jak na przykład Jacques Chaban-Delmas, wyzwoliciel Paryża, albo Pierre Mesmer, premier, który przeszedł cały szlak bojowy od bitwy pod Bir Hakim w 1942 roku, aż po wyzwolenie Paryża. Pompidou natomiast przeżył II wojnę światową bez żadnych szczególnych osiągnięć i dalej funkcjonował po prostu w biznesie jako bankier, technokrata, człowiek z całą pewnością znakomicie wykształcony, zręczny i sprowadzony do De Gaulle'a, do Pałacu Matignon, czyli na stanowisko premiera, jak sądzę, właśnie z tego powodu. Był od De Gaulle'a całkowicie zależny, był bardzo sprawnym wykonawcą jego woli, nie miał możliwości od razu zbudować własne zaplecze polityczne, ale powoli je tam sobie budował. I on ściągnął do polityki mnóstwo takich 30-40-latków,
którzy przeszli taki typowy parkour, taki typowy, powiedziałbym, cursus honorum z tego okresu francuski, to znaczy dobre licea paryskie, następnie Instytut Nauk Politycznych, dalej Narodowa Szkoła Administracji, rok, dwa, trzy przepracowane często w takim francuskim odpowiedniku Najwyższej Izby Kontroli, tak jako kontroler finansów, i później już stanowiska w administracji rządowej czy w kancelarii premiera. I tak właśnie wyglądała kariera Jacques'a Chiraca, dla którego Pompidou powiedziałbym kimś w rodzaju ojca. Jak się czyta wspomnienia Chiraca, to jest bardzo charakterystyczne. Tam w ogóle nie ma De Gaulle. Jest golistą, który właściwie De Gaulle'a niemalże nie zauważa. Natomiast Pompidou w tych jego latach formacyjnych jest właściwie na każdej stronie. Natomiast jak mówimy o poziomie formacji Chiraca, to myślę, że nie możemy nie wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. To znaczy Chirac według mnie był ostatnim politykiem, jego czasami nazywam ostatnim prezydentem Czwartej Republiki. On uosabia sobą pewien sposób bycia i pewien sposób uprawiania polityki typowy dla Francji prowincjonalnej, który chyba w Polsce byśmy określili niezbyt wyjściowym terminem załatwiactwo. To nie jest polityk w stylu De Gaulle'a czy Mitterranda, o którym rozmawialiśmy ostatnio, który ma wielkie projekty, wielkie wizje. Tak, to jest polityk, który rozumie politykę w sposób prosty. Ja pomagam tobie, ty pomagasz mnie, kogo się popchnie, komu się pomoże, kogo się zostawi na poboczu, jakie są z tej polityki apanaże, że są limuzyny, że są pieniądze. No to, co trochę znamy z naszego podwórka. I to nie jest człowiek z etosu. I powiedziałbym tak, Pompidou też tych ludzi, powiedziałbym, takich forował, bo Pompidou być może po części słusznie zakładał, że z faktu, że ktoś umiał się postrzelać z Niemcami w Afryce Subsaharyjskiej 30 lat temu, wcale nie wynika, że będzie dobrym ministrem infrastruktury. No a tu miał zaciąg faktycznie technokratyczny i fachowy. Ale o tej formacji Chiraca jeszcze dwa słowa. Dlaczego mówię polityk prowincjonalny? Bo ktoś powie, że urodził się w Paryżu. Urodził się w Paryżu, natomiast Chiracowie w sposób dość typowy, podobnie zresztą jak rodzina Mitterranda, to jest tak zwana kariera republikańska, to znaczy jeszcze pradziadkowie uprawiają rolę i są ludźmi ubogimi, ale dziadkowie już są nauczycielami. Tu następuje szybki awans społeczny rodziny. Ojciec już jest dyrektorem, nawet później dyrektorem generalnym u Marcela Dassault, magnata przemysłowego. Wujek Marcel będzie, że tak powiem, karierze młodego Chiraca sprzyjał. Skąd rodzina pochodzi? Pochodzi z departamentu Corrèze na południu. Bardzo trudny obszar dla polityka prawicowego. Tam się raczej prawicowcy nie rodzili. Dość powiedzieć, że w Corrèze lewica wygrała wszystkie wybory, odkąd wprowadzono powszechne prawo wyborcze w 1848 roku. I był to jedyny departament we Francji, w którym odrzucono w referendum konstytucję Piątej Republiki. Corrèze też szczyciło się tym, że zawsze wystawiało duże oddziały ochotników od rewolucji francuskiej przez wojnę francusko-pruską po II wojnę światową. I kiedy rodzina Chiraca uchodziła z Paryża po katastrofie roku 40, oddalając się na prowincję, to trzeba przyznać, że wybrali bardzo ironicznie, ponieważ ten region, okupujący go Niemcy, nazywali Małą Rosją, Klein Russland, z uwagi na bardzo dużą aktywność partyzantów, w tym partyzantów przynależnych do partii komunistycznej. I mieszkańcy Corrèze są bardzo dumni z faktu, że pierwsze wezwanie do kontynuowania walki rzucił tamtejszy partyzant, później polityk Edmond Michelet. Wyprzedził De Gaulle 24 godziny i są dumni z tego, że w Corrèze było pierwsze miasto, Brive-le-Gaillard, które wyzwolili partyzanci francuscy 10 dni przed wyzwoleniem Paryż. I tam w Corrèze, powiedziałbym, Chirac pływa jak ryba w wodzie, bo styl uprawiania polityki przez Chiraca też można było powiedzieć obrazkami. Tak? Znaczy, kiedy Chirac, który znakomicie się sprawdził w gabinecie Georges'a Pompidou, słynął zresztą z tego, że pracował po 16, po 18 godzin dziennie, że kiedyś zadzwonił do swojego szefa o 5 rano w niedzielę, mówiąc, że jest pilna sprawa i że właśnie siedzi tutaj nad dokumentami. Ktoś powiedział, że Chirac zawsze wbiegał po schodach i że zawsze jego światło się ostatnio gasiło. Pompidou go nazywał swoim buldożerem.
bo to był taki człowiek od załatwiania spraw, człowiek, który wie, kogo postraszyć, kogo pochwalić, komu zaproponować stanowisko, a kogo zepchnąć na bok, który ma teczkę, prawda, z każdą osobą. Takiego załatwiacza niestety, ale każda partia, każdy rząd musi mieć. Pytanie, czy powinien kiedykolwiek stać na czele rządu. No ale załatwiacz się znakomicie sprawdził, więc awansował do rządu i przeszedł do historii jako bardzo dobry sekretarz stanu zajmujący się budownictwem. Potrafił na przykład przyjechać na budowę w takim stylu, nie wiem, Mussoliniego czy Fidela Castro, zdjąć marynarkę i razem z chłopakami tam kłaść te cegły, palić z nimi papierosa i tak dalej. Był ukochanym ministrem rolnictwa. Niektórzy twierdzą, że najlepszym w historii Piątej Republiki. Nie tylko dlatego, że się potrafił wykłócać w Brukseli, w Bonn, bić pięścią w stół, walczyć o interesy francuskiego rolnictwa, ale także dlatego, że on znał doskonale tych rolników. On z tymi ludźmi był na ty. On w czasie kampanii wyborczej przychodził do pubu i pił z ludźmi piwo, wychodził na papierosa. Jest takie sławne zdjęcie, jak samochód swojego Citroena naprawia, papieros w ustach, podwinięte rękawy, gdzieś tam z kluczem francuskim. No, za to ludzie Chiraca kochali. W czasie wydarzeń roku 68, fascynująca historia, dochodzi do już skrajnego przesilenia, prawda? Robotnicy strajkują. Przychodzi delegacja, mówią, że 10% podwyżki, nie, 20% podwyżki, nie, 25% podwyżki, nie. No to czego chcecie? Mówią, chcemy fabryki. Sytuacja jest naprawdę na ostrzu noża. De Gaulle, wiadomo, wybywa do Baden-Baden, gdzie generał Massimo mówi, mąż general, proszę dać mi dwie dywizje i jeden dzień, a jutro zje pan śniadanie na pracy w Saint-Germain. Natomiast Pompidou mówi, rozmawiamy, jeszcze rozmawiamy, ja wysyłam młodego Chiraca do gry. I co robi młody Chirac? Chowa rewolwer do płaszcza, zapala papierosa, wsiada w samochód, jedzie w sam środek największych wystąpień, gdzie latają płyty chodnikowe, gdzie jest gaz łzawiący, spotyka się z bosami związkowymi, z którymi wszystkimi jest na ty i mówi, słuchajcie, musimy się dogadać. I to jego dogadanie się z nimi tam będzie podstawą dla późniejszego układu z Grenelle, które zakończyło ten zryw. Jest postać niebanalna. Ale dlaczego trochę pogadałem o wojnie, o partyzantach i tak dalej? Dlatego, bo młody Chirac część wojny spędza w Corrèze jako dziecko, a część w Toulonie. I w Toulonie widzi dwie rzeczy. W 1942 roku samo zatopienie floty francuskiej, kiedy Niemcy zajmują strefę nieokupowaną z obawy, że przejmą flotę. Flota dokonuje samozatopienia, więc widzi, no, komedia skończona, że tak powiem, reżimu Vichy, ale też w Toulonie w 1944 roku widzi, jak armia francuska wyzwala to miasto. I widzi generała Brasset, zresztą nie znając jeszcze stopni wojskowych, myślał, że to porucznik, więc zasalutował mu, panie poruczniku. Rodzice Chiraca jako miejscowi, że tak powiem, miejscowy dobry dom burżuazyjny pana generała przyjęli na obiedzie. I generał wysłał mu kartkę pocztową później, którą podpisał twój porucznik. Zresztą kilka dni później zginął w czasie walk w Alzacji. Ale wtedy Chirac w sercu podjął decyzję, chce iść do wojska, chce być żołnierzem. Po drodze jeszcze wpada mu, bo to było, jak by powiedział Ernst Jünger, awanturnicze serce, wpada mu jeszcze kilka rzeczy, mianowicie zaciąga się do floty handlowej, zwiedza Maghreb jako marynarz, jedzie do Ameryki, gdzie rozkochał w sobie jakąś bogatą dziedziczkę, którą potem porzucił, był z tego duży skandal i musiał uchodzić, ale no, ostatecznie wojsko. I żeby też trochę pokazać, jakim człowiekiem był Chirac, bo zaraz sobie o nim pewnie dużo złych rzeczy powiemy, ale trafia do wojska i parę tygodni po ślubie nie może jechać na miesiąc miodowy, no bo jest wojna w Algierii. I teraz Chirac dostaje tuż przed tym, jak jego kolegów z pułku, no, biorą do wojska i wysyłają do Afryki Północnej, propozycję, żeby pojechał do sztabu francuskiego w Niemczech, do Berlina Zachodniego, bo zna rosyjski. I jako człowiek, który zna rosyjski, może tam pracować jako tłumacz. Chirac idzie do swojego przełożonego i prosi go o to, żeby jednak wysłali go do Algierii, bo jego koledzy jadą walczyć i umierać i on nie może w tej sytuacji wziąć ciepłej posady w Niemczech. Mówię też o tym dlatego, że jego wielki rywal i krytyk George Bush, kiedy był postawiony w analogicznej sytuacji, kiedy była wojna w Wietnamie, za pieniądze i wpływy taty trafił właśnie do Niemiec i tam sobie spokojnie przeczekał wojnę, a Chirac był, walczył, wojnę widział, zresztą często wspomina, że okres w wojsku był najlepszym w jego życiu i został też odznaczony za odwagę,
bo wyrwał 25 żołnierzy, w tym już 13 rannych, razem ze sprzętem z zasadzki, walcząc z siłami czterokrotnie silniejszymi. Jak podkreślono w odpowiednich meldunkach, naprawdę na czele swoich żołnierzy i naprawdę ryzykując życie. I taka ciekawostka, bo zacząłeś od tego, że bliski współpracownik Georgesa Pompidou, otóż kiedy on był w École Nationale d'Administration, to dostał taki dokument do podpisania potępiający pucz generałów i późniejszą organizację tajnej armii. I podobno całą noc siedział nad tą kartką papieru, zastanawiając się, czy podpisać, czy nie, bo jedyna sprawa w życiu, której był wierny do końca, to była sprawa Argelii francuskiej. I w końcu stwierdził, no coś trzeba wybrać i podpisał. I chyba ten kręgosłup raz złamany już się nigdy nie poskładał, no bo później Chirac będzie i socjaldemokratą, i neoliberałem, i zwolennikiem kary śmierci, i przeciwnikiem, i zwolennikiem aborcji, i przeciwnikiem wprowadzenia urzędu mera Paryża, i kandydatem na stanowisko mera Paryża, i przeciwnikiem skrócenia kandydatury prezydenta do 5 lat, i tym, który tą ustawę podpisze, i przeciwnikiem najbardziej zajadłym Unii Europejskiej, który zostanie na koniec federalistą. Prawda. No ta sprawa Algierii, rzeczywiście o nią też chciałem cię zapytać, chociaż już sam ją poniekąd opowiedziałeś, no bo to jest charakterystyczne, że on sam się decyduje na ten udział, potem się tłumaczy, że golistą został dopiero później, czyli taki z niego golista, a w tej kluczowej przecież w tamtym momencie kwestii odróżniającej tych ludzi, popierających de Gaulle'a i będących przeciwko, był przeciw. Tutaj wyjaśnię naszym słuchaczom, bo na pewno nie dla wszystkich jest to oczywiste. Pucz generałów to w 1961 roku, kiedy już było jasne, że de Gaulle będzie się decydował na oddanie niepodległości Algierii, to mamy do czynienia z puczem czterech generałów w kontrolujących jakby Algierię francuską, którzy wypowiadają posłuszeństwo de Gaulle'owi, którzy chcą zachować Algierię w rękach pod kontrolą wojska. Zresztą oni już wcześniej, w latach 50. jeszcze za Czwartej Republiki, tak naprawdę kontrolowali Algierię coraz mniej, słuchając się rządów kolejnych Czwartej Republiki. No de Gaulle się pojawił dzięki kryzysowi algierskiemu w Pałacu Elizejskim, ale de Gaulle bardzo szybko, to jest jeszcze taki moment jego wysokiej popularności, bardzo szybko to rozbraja, wygłaszając takie przemówienie, gdzie jest ten w swoim cudownym stylu w 6 minut mówi hélas, hélas, hélas. No, tutaj jakaś grupka generałów. Czyli kwartet emerytowanych generałów, jeszcze ich określa. Tak. Kwartet emerytowanych generałów, co zresztą było przypomniane teraz przy tym liście generałów w zeszłym roku, tam, co po niektórzy to wyciągali, że tutaj też... A jednym z tego kwartetu był Raoul Salan, który później będzie przywódcą organizacji tajnej armii, czyli siły terrorystycznej, która będzie walczyła najpierw o to, żeby przemocą utrzymać Algierię przy Francji, a potem, żeby przynajmniej zemścić się na tych, którzy Algierię oddali, czyli po prostu zabić de Gaulle'a. Jest ona znana z popkultury, no bo film Dzień Szakala jest oparty na ich aktywności. To tylko słowo, żeby nas trochę jeszcze połączyć z poprzednim odcinkiem, gdzie mówiliśmy o Mitterrandzie. Wierny do końca życia Algierii francuskiej to był tak naprawdę Mitterrand, który po zostaniu prezydentem generałowi Salanowi przywrócił stopień wojskowy i wszystkie medale. O, to tego nawet nie widziałem, to rzeczywiście. A tu już ewidentnie nie ma żadnej próby ugrania głosów czy czegoś, no bo co, Front Narodowy na niego teraz zagłosuje, prawda? To już nie było z przekonania. I Chirac, ale Chirac był inny, tak? Chirac stwierdził, Algieria francuska jest stracona, a moja kariera jeszcze przede mną. I faktycznie ta kariera u boku Georgesa Pompidou nabrała tempa. No i pytanie było, co dalej? Bo jak to lekarze? Lekarze powiedzieli Mitterrandowi, że zostało mu kilka miesięcy życia, żył 15 lat. Powiedzieli Pompidou, można z tym żyć wiele lat i za chwilę umarł na raka krwi, na chorobę Waldstrema, nie zdążywszy przygotować następcy, nie zdążywszy przygotować delfina. No i mamy sytuację trudną, bo ci wszyscy, prawda, diadochowie stoją nad zwłokami prezydenta i każdy uważa, że to on teraz powinien przejąć władzę. I każdy ma jakiś tytuł, każdy ma coś. Jest Pierre Mesmer, premier, no więc już by się wydawało, no skoro go uczynił Pompidou premierem, no to ewidentnie,
musiał go popierać, zwłaszcza, że no, ci, którzy znali Pompidou, mówili, że on właśnie Mesmera sobie upatrzył na następcę i kiedy sam był ciężko chory, to większość obowiązków na Mesmera spychał. No, Mesmer też miał piękną biografię, prawda? Porywa włoską łódź, na której ucieka do Gibraltaru w 1940 roku, stamtąd dołącza do de Gaulle'a w Londynie, cały szlak bojowy wolnej Francji, dużo medali, czego tam nie ma, El Alamein, etc. No nie ma jednego, nie ma walk w Niemczech później, w Ulm, Karlsruhe, Berchtesgaden, a to dlatego, że dołączył do sztabu innego wybitnego alzatrzyka, czyli generała Koeniga i też taki prawowierny golista, bardzo też ceniony przez de Gaulle'a, 10 lat minister obrony narodowej. Ale no jest wyraźny kontrkandydat, czyli Jacques Chaban Delmas, najmłodszy generał od czasów cesarstwa, wyzwoliciel Paryża, przystojny, dla niektórych zbyt przystojny. Ktoś o nim kiedyś powiedział, że ten facet wygląda i zachowuje się jak właściciel salonu fryzjerskiego. Był taki, powiedzmy, gładki, elegancki, oui madame, i to się nie wszystkim podobało. Kolejna sprawa, czy prawowierny golista? Biograficznie tak, ale on kiedyś należał do partii radykalnej. Tu przypomnę, bo to ci, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, partia radykalna to najmniej radykalna partia na lewicy. Radykałowie znaczyło tyle, co republikanie. To był taki szyfr w drugim cesarstwie, nie wolno było używać nazwy republikanie. Czyli najdalej na prawo są radykałowie, potem socjaliści, najdalej na lewo komuniści. Więc Chaban się nigdy z tego radykalizmu tak do końca nie wyleczył i on uważał, że Piątą Republikę należy nieco reformować w duchu bardziej takiego ustroju parlamentarno-gabinetowego, gdzie prezydent tak naprawdę trzyma w ręku politykę zagraniczną i obronną, całą resztą rządzi premier niepodzielnie. No, dla ortodoksyjnych golistów to oczywiście było niezbyt do przyjęcia i Chaban miał też to do siebie, że miał takie, powiedzmy, socjaldemokratyczne ciągoty, co znowu wielu się nie podobało, bo oczekiwali, że po okresie rządów de Gaulle'a i Pompidou będzie raczej jeszcze bardziej taki wyraźny zwrot w kierunku prawicy, bardziej tradycyjnie rozumianej prawicy. Byli jeszcze tam pomniejsi kandydaci typu Edgar Faure, etc. I był wreszcie Valéry Giscard d'Estaing, niegolista, powiedziałbym, liberał, przywódca prawicy niegolistowskiej, ale takiej prawicy, która była dla golistów naturalnym i stale powtarzającym się sojusznikiem, co zdaniem wielu, na przykład Erika Zemura, było równocześnie, był wężem wyhodowanym na piersi golizmu, który golizm w końcu połknął, z czym osobiście się zgadzam, ale pewnie o tym jeszcze za chwilę pomówimy. No, nieszczęście z Mesmerem polegało na tym, że był to Walery Sławek golizmu, czyli obowiązek, honor, etc. i powiedział, ja mogę się poświęcić, zostać prezydentem, no ale pod warunkiem, że wszyscy mnie poprą i że nie rozbije to naszego obozu. No ale nie wszyscy go poprą, no bo choćby szabaniści go nie poprą. Więc Chaban postawił sprawę na ostrzu noża, on musi być kandydatem na prezydenta. Dlaczego o tym mówimy a propos Chirac? No bo młody Jacques Chirac wiedział, że jak Chaban zostanie prezydentem, to koniec. Chaban Chiraca nie lubił, nie cenił i nie szanował. Po drugie, kojarzył go jako człowieka Georges'a Pompidou, a Chaban, jak był premierem, był z Pompidou silnie skonfliktowany, choćby na tym tle, że no, próbował prezydenta oskubać z kompetencji, wzmocnić pozycję premiera, po drugie na tym, że wygłosił swoje exposé, nazywane Nouvelle Société, nowe społeczeństwo, nie konsultując tego z prezydentem, co było naruszeniem wszystkich standardów Piątej Republiki, został w końcu odwołany, więc Chirac go nie znosi bez antypompidystą, a Delmas nienawidzi Chiraca, no bo jest właśnie tym, jest pogrobowcem Georges'a Pompidou. No ale baronowie golizmu mówią, władzę musi mieć ktoś, kto ma drzazgę z krzyża lotaryńskiego. Dla katolików to będzie czytelna analogia, więc Chaban to jest nasz człowiek. Mamy dosyć właśnie Pompidou, tych technokratów, to musi być ktoś z etosu. I młody Chirac wykonuje mistrzowskie posunięcie w swoim makiawelizmie, mianowicie w partii golistowskiej doprowadza do rozłamu i zbiera posłów, ministrów, którzy podpisują się pod listem 43, listem, który, o ile nie mówi tego wprost, to tak naprawdę popiera kandydaturę Valérego Giscarda d'Estaing przeciwko kandydaturze Chabana. To rozbicie elektoratu na prawicy, połączone z tym, że nagle się znalazły, zdaniem wielu z inspiracji Chiraca,
jakieś dokumenty świadczące o tym, że Szabantom nie do końca podatki płacił, tak jak być może by mógł, biorąc pod uwagę jego zarobki. I ogólnie udana kampania Giscarda prowadzą do tego, że Giscard zostaje prezydentem i spłaca Chiraca, który mu to umożliwił, premierostwem. Na pytanie, jak niektórzy mówią, no ale prawda, czy Chirac tu nie jest bohaterem golizmu, który powstrzymał tego liberalnego Szabana, no to powiem strażak podpalacz, no bo jeszcze bardziej liberalnego Giscarda czyni prezydentem i sam się przy Giscardzie liberalizuje, to znaczy między innymi obniżenie progu pełnoletności z lat 21 do lat 18. Chirac przepycha przez parlament, Chirac popiera legalizację aborcji, mimo że wcześniej był jej przeciwny, Chirac popiera ułatwienie rozwodów, mimo że wcześniej był temu przeciwny, etc. Ale ma pewien problem. Mianowicie Giscard uważał, że jest jakby dorozumiane, że no, jak później Chirac powie do Raffarena, zostałeś premierem, czego jeszcze chcesz, kiedy tam miał jakieś oczekiwania, że będzie rządził, zostałeś premierem i czego jeszcze chcesz. I złośliwi dziennikarze nazwali Chiraca więźniem Matignon. Prawda, w nawiązaniu do papieża, który był więźniem Watykanu, no, że on naprawdę nic nie mógł. On nawet nie wybrał własnego rządu. On przyszedł i poznał ministrów w dniu pierwszego dnia obrad, a obrady też wyglądały tak, że prowadził je prezydent. Narastają konflikty między Chiracem a Giscardem. Te konflikty prowadzą do tego, że Chirac postanawia złożyć dymisję. Giscard ją przyjmuje w sposób najbardziej upokarzający z możliwych, mianowicie najpierw mu mówi, że jasne, przyjmuje te wiadomości, tylko wie pan, panie ministrze, bo ja mam wizytę w Gabonie w tym tygodniu, muszę się do niej przygotować, więc pozwoli pan, że jak już wrócę z tego Gabonu, to wrócimy do tematu. Giscard wraca z Gabonu, jest w środę posiedzenie rządu i normalnie odbywa się ono jak gdyby nigdy nic, tak? Tu sprawy gospodarcze, tu sądownictwo, to się ciągnie w nieskończoność i kiedy dochodzimy do uwagi wolne, sugestie, co nowego, to Giscard zaczyna opowiadać, co tam w Gabonie było, co mu prezydent opowiadał, że bardzo ciekawie, po czym mówi, ale zdaje się, że pan premier ma nam coś do powiedzenia. I no, biały czy czerwony po prostu ze złości Chirac przez zęby cedzi, że się podaje do dymisji, na co Giscard, nonszalancko, no skoro tak, to tak, sami widzicie panowie, pan premier jednak rezygnuje. No i tu powiedzmy rodzi się nienawiść na całe życie w ten sposób i Chirac no, musi wrócić do swojej partii, w której właśnie wykończył lidera i kandydata na prezydenta i musi siebie wymyślić na nowo, musi tą partię wymyślić na nowo. No i tu widzimy drugiego Chiraca. Chiraca, który zaczyna porządki w partii golistowskiej, no jest spalony jest u baronów golizmu i tu już nie naprawi tego, co zrobił w okresie kandydatury Szabana, więc albo dostają, prawda, kopa w górę, jakaś rekomendacja, może być ambasadorem, może przewodniczącym Senatu, ale już wiadomo, że tak powiem, styropian golistowski tu większej roli nie odegra. No i foruje własnych ludzi. Jakich ludzi? No właśnie tych z zaciągu pompidoliańskiego. Tych technokratów, tych ludzi po ENA, którzy z właściwie rozumianym golizmem już właściwie nic nie mają wspólnego i których on przyciąga programem, który można streścić w dwóch zdaniach. Suwerenizm, czyli nie dla rodzących się wspólnot europejskich, no bo Giscard jest wielkim euroentuzjastą, więc tu możemy się od niego natychmiast odróżnić. I druga rzecz, argumentacja, że Giscard jest w obszarze gospodarczym za mało liberalny. Potrzeba francuskiego Reagana, będzie mówił w latach 80. Chirac. Swoją drogą, jak Giscard zostawał prezydentem na wyjściu z 30 wspaniałych lat, dlaczego 30 wspaniałych lat, tylko powiem, no bo w okresie 45-73 produkcja przemysłowa we Francji wzrasta o 450%, siła nabywcza gospodarstwa domowego średnio o 350% i przybywa 12 milionów ludności. To jest okres, powiedziałbym, triumfalizmu francuskiego w każdym obszarze, kultury, gospodarki, etc. No tylko, że ten sukces zbudowany jest na eksporcie. W momencie, kiedy wzrastają gwałtownie ceny paliw, kiedy spada zapotrzebowanie na produkty zewnętrzne, na produkty na rynkach zewnętrznych francuskie, no to gospodarka francuska staje, ta maszyna się przydusza, zaczyna się bezrobocie, zaczynają się problemy. No i też wtedy pada hasło, że potrzeba gospodarczego żofra.
To jest nawiązanie do marszałka Joffre'a, który wygrał bitwę nad Marną w 1914 roku, ratując Paryż, ratując Francję. No i miał nim być Giscard, ale Chirac mówi, nie, Giscard, za mało jest tych reform, są zbyt mało dynamiczne, tu trzeba francuskiego Reagana. No i przystępuje do działania w oparciu o nową partię, którą stworzył, ja powiedziałem, postgolistowską, czyli Zgromadzenie na Rzecz Republiki, RPR. I jego wojna podjazdowa z Giscardem no jest o tyle dziwna, że formalnie jest partii, która popiera prezydenta, no ale jak to powiedziała zawsze złote usta Marie-France Garo na pytanie, czy prezydent ma większość, to powiedziała, prezydent nie ma większości, prezydent nie ma nawet większości w ramach większości, bo RPR go nie popiera. I ta wojna podjazdowa znajduje fascynujący finał, mianowicie przed wyborami w roku 1981, o których sobie dużo mówiliśmy a propos Mitterranda, dochodzi do spotkania. Spotkanie to aranżuje niezawodny Jean de Lipkowski, o nim też wspominałem ostatnio, to był sekundant w ostatnim pojedynku we francuskiej polityce, gdzie socjalista Gaston Defferre z golistą, prawda, na szpady się zmierzyli i to Lipkowski to jest taki człowiek do zadań specjalnych i on aranżuje w mieszkaniu Edith Cresson, swojej dawnej, takiej polityczki socjalistycznej, a prywatnie jego dawnej narzeczonej, aranżuje spotkanie Mitterrand-Chirac, na którym zawierają pakt, że Chirac podłoży nogę, wyłoży kandydaturę Giscarda na drugą kadencję i koordynują swoje wysiłki, między innymi w ten sposób, że Chirac zaczyna publicznie krytykować prezydenta raz po raz na wygodnych dla niego polach, przede wszystkim twierdząc, że jest zbyt miękki wobec Związku Sowieckiego, krytyka, którą też stale uprawia Mitterrand, bo Mitterrand współpracuje z komunistami, więc żeby to łagodzić, mówi, no ja jestem prokomunistyczny, jak ja dojdę do władzy, to Sowieci będą mieli ze mną problemy, a Giscard im we wszystkim ustępuje, jeszcze jako jedyny pojechał na olimpiadę w Moskwie. Chirac zresztą przy którejś okazji nazywa telegrafistą Breżniewa. Więc mamy tu bardzo ostry konflikt. Niestety dla Giscarda Związek Sowiecki wspomógł niechcący Mitterranda, mianowicie wprawdzie ukazał się artykuł twierdzący, że Giscard powinien być prezydentem na kolejną kadencję, bo Mitterrand to socjalista, antykomunista, socjalfaszysta i z ich strony to było racjonalne. Oni chcieli, żeby francuscy komuniści nie zagłosowali na Mitterranda, ale wywołali efekt, którym wszyscy w centrum powiedzieli, faktycznie, bzdura, Mitterrand żaden komunista, tak, Związek Sowiecki go krytykuje i dostał te głosy. Poza tym mówiono, że prawica osłabia podział, bo tu Chirac kandyduje i Giscard kandyduje, a lewica wzmacnia podział. Dlatego, bo Mitterrand może prawda, dystansując się od komunistów, pozyskiwać głosy w centrum. No więc dostaje Chirac to, co chce, Mitterrand zostaje prezydentem, no a on, mając, że tak powiem, lewicowego rywala, no tym bardziej mówi, trzeba francuskiego Reagana. No i w końcu Francja dostała swojego Reagana, bo w 1986 roku dochodzi do czegoś, co w ramach Konstytucji Piątej Republiki w ogóle nie powinno mieć miejsca, czyli tylko kohabitacji. Dlaczego mówię, że nie powinno mieć miejsca? No bo przecież gdyby było tak, jak generał de Gaulle chciał, no to w momencie, w którym partia prezydencka przegrywa wybory, prezydent podaje się do dymisji. Oczywista sprawa. A kiedy z kolei prezydent wygrywa wybory, a kto inny ma większość w parlamencie, to się rozwiązuje parlament. Mitterrand akceptował drugą część, że tak powiem, równania, ale nie pierwszą, prawda? I mieliśmy kohabitację z Chiraciem, no, z nieprawdopodobnym tam darciem kotów i ostrą rywalizacją na linii prezydent-premier. No ostatecznie wyjaśniło się to w taki sposób, że Chirac nie ingerował w politykę zagraniczną i obronną prowadzoną przez Mitterrand, a nawet ją wspierał. Na przykład no, wojna, zimna wojna francusko-libijska, która się toczyła w Czadzie przy pełnym poparciu Chiraca, czy na przykład kryzys Eurorakiet, tak, twarda postawa wobec Związku Sowieckiego, wydalenie sowieckich ambasadorów, tu nigdy nie ma między nimi sporu. No a w polityce wewnętrznej no, Mitterrand zawarł taki kompromis. Mocno wjeżdżał i się buntował, kiedy Chirac chciał wyciągać rękę po reformy socjalistów, które dawały zmiany w kierunku redystrybucji,
Natomiast odpuścił temat nacjonalizacji, tak? Czyli Chirac sprywatyzował wszystko rękami swojego ministra gospodarki Balladura, nawet to, co znacjonalizował de Gaulle w 1945 roku, ale na przykład jak socjaliści wrócili do władzy, to przywrócili podatek majątkowy. No i tak wyglądał tutaj podział obowiązków. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo ona mi została za plecami. No jeszcze po drodze w 77 roku Chirac kandyduje na mera Paryża. Chirac wcześniej twierdził, że nie należy przewracać wyborów, przewracać Paryżowi samorządu właściwie rozumianego, no bo on nie bez powodu został zlikwidowany po komunie paryskiej. To jest ryzyko utworzenia dwóch władz. Następnie kandyduje na mera właśnie dlatego, że daje mu to szansę do wprowadzenia dwuwładzy, no bo Chirac wie jedno, Paryż ze wszystkimi tam spółkami miejskimi i tak dalej, to jest 40 tysięcy etatów. To jest potężna władza i on może na tym się budować. Dlatego startuje w wyborach na mera Paryża, gdzie dostaje wystawionego mu kontrkandydata przez Giscarda, jakim jest Michel Dornano. I to nazwisko coś Polakom powinno mówić, bo Filip Dornano był przecież mężem Marii Walewskiej, kochanki cesarza Napoleona I i ojcem przybranym Aleksandra Walewskiego, później ministra spraw zagranicznych Francji. To był ten czas, kiedy można było mówić po polsku, prawda, w dyplomacji, bo ministrami spraw zagranicznych głównych Mozart był Walewski we Francji, Gołuchowski w Austro-Węgrzech i Czartoryski w Rosji. Zresztą nie wiem, czy znasz anegdotę z Walewskim, jak pewna dama mu powiedziała na balu, jaki pan podobny do ojca, na co Walewski, nie tracąc rezonu, mówi, nie wiedziałem, że znałam Adama hrabiego Walewskiego. Napoleon, żebym przekazał swoją kochankę, szczerze w niej zakochanemu Filipowi Dornano, i z nią miał syna Rodolfa i w prostej linii potomkiem tego Rodolfa jest Michel hrabia Dornano, w przeciwieństwie do wszystkich tych francuskich polityków typu Giscard, typu Dominique de Villepin, naprawdę arystokrata, nie dodali sobie tego sami gdzieś tam w drugiej połowie XIX wieku. No ale to właśnie był jego problem. To znaczy, no, po pierwsze, polityk, na którego mówiono książę Normandii, dlatego, bo miał tam wieloletnią synekurę jako mer, także jego żona, kuzyni, etc., multimilioner, hrabia, no i człowiek, który no totalnie się nie nadawał do takiej wyborczej polityki. A Chirac, prawda, no wiadomo, jak to Chirac, z każdym piekarzem uścisnął dłoń, handlarzy ulicznych zaczepiał, wszyscy byli nim zachwyceni i jego asystent, nie pamiętam jego nazwiska, miał Michel na imię, no, przychodzi gdzieś na jakieś osiedle, wielkie zbiegowisko, wszyscy chcą z nim porozmawiać, wypalić papierosa i tak dalej, no i ludzie przychodzą i mówią, urodziło mi się dziecko, ale nie ma miejsca w żłobku. I była taka fraza, której Chirac zawsze używał, notuj Michel. I Michel siedział, notował, nie ma miejsca w żłobku, tak? I właśnie to było to załatwiactwo Chiraca, że on każdemu coś umiał załatwić, można było do niego przyjść i tym się różnił od kandydata Dornano, który jak przyszedł do piekarza i powiedział, bonjour, nazywam się Michel Dornano, a piekarz mu odpowiedział, i co, chce pan kupić bagietkę? No więc Chirac z normandzkim spadochroniarzem wygrywa w cuglach i do 95 roku będzie merem Paryża, bo we Francji jest taki postfeudalny system, prawda? To, to chyba wygrał to ze wszystkimi książę Akwitanii, czyli wspomniany Chaban Delmas, który był merem Bordeaux 48 lat. I właściwie wybory odbywały się pro forma. No więc mamy mera Paryża. Unieśmiertelnia go chyba to, że Paryż stał się czystym miastem dzięki jego, że no, powstały tak zwane chiraclet, czyli takie motorynki, takie małe motory, na których jeździły takie służby, które zbierały odchody po psach i tak dalej. I to jest chyba takie jego najbardziej trwałe dziedzictwo. I druga rzecz, rok później apel z Cochin, czyli moment, do którego wraca z rozrzewnieniem dzisiejsza francuska daleka prawica, kiedy to kandydat, że tak powiem, prawicy mainstreamowej i
akceptowalnej potrafił potępić w oficjalnym, bo w francuskiej prezydencji apele wygłasza, tak jak Pompidou był gotów zostać prezydentem, to był apel rzymski, tak, że jest gotowy. Więc Chirac wygłosił apel, w którym potępił partię cudzoziemców, pomniejszycieli Francji i generalnie wszystkich tych, którzy popierają wspólnoty europejskie i zacieśnianie Unii. Więc no, długą drogę przeszedł, jeśli o to chodzi. No tak, tylko te problem z tym apelem jest taki, że Chirac, że partia Chiraca po nich zebrała łomot w wyborach po tym apelu, więc no, nie było to takie proste, jak my sobie czasem lubimy na tej, jak to ładnie nazwać, delikatnej prawicy mówić, że lud tylko czeka, żeby mu, prawda, powiedzieć te patriotyczne hasła, jeśli tylko ktoś mu je powie, to na nie zagłosuje, no bo rzeczywiście Chirac to zrobił wówczas, no ale naród francuski nie był tym za bardzo zainteresowany zresztą, no to był moment, kiedy Chirac rywalizował z Giscardem właśnie o to przywództwo na prawicy. Ta dymisja jego w 76 roku wydaje mi się takim ciekawym, może trochę nawet dziwnym wydarzeniem, o tyle, że jest to jedyna sytuacja w całej Piątej Republiki, historii Piątej Republiki, wydaje mi się, kiedy premier sam rezygnuje, tak? Ponieważ wszystkie inne sytuacje są takie, że to prezydent odwołuje premiera, ewentualnie po prostu kończy mu się kadencja wraz z końcem kadencji parlamentu. A tutaj jest jakby jedyny premier, który sam rzucił papierami. Czy to twoim zdaniem świadczy o jakiejś takiej wielkiej ambicji Chiraca? No bo chyba ciężko mówić tak naprawdę o jakichś głębokich różnicach ideowych między nim a Giscardem, w momencie, w którym Chirac jest tak bardzo ideowym pragmatykiem. Tak, moim zdaniem on potrzebował się bardzo wyraziście od Giscarda odciąć, bo chodziło o uratowanie tożsamości RPR. Gdyby Chirac tego nie zrobił, no to jak uzasadniłby przed swoim elektoratem i przed swoimi zwolennikami, że nie jest de facto tym, o czego oskarżano, czyli giscardystą wsadzonym w środek obozu golistowskiego ze specjalną misją nadaną mu przez prezydenta. Prezydent chciał mu taką misję nadziać, żeby giscardyzował, a tym samym pozbawił już jakichkolwiek pozostałości golistowskich partię, której przewodził. Więc tak, tu nie mam wątpliwości, że osobista ambicja sprawiła, że został więźniem Matignon, no i osobista ambicja sprawiła, że ten punkt poddał. No przecież też i nie poparł Mitterranda w 80 roku, dlatego, bo miał słabość do lewicy, poparł go dlatego, bo chciał wyeliminować Giscard. A propos tych jego wyborów i na ile to było podyktowane bieżącą polityką. On faktycznie się przeliczył, jeśli chodzi o apel z Cochin, to znaczy wystawiona później do wyborów europejskich lista obrony interesów Francji w Europie, bo tak to się nazywało, to jest nazwa, którym się Janusz Kowalski na nie powstydził, przegrywa, chyba czwarte miejsce zajmuje. To jest katastrofalny wynik jak na partię golistowską i wyciąga z tego wnioski. Natomiast myślę, że przekroczył Rubikon w roku 92, to znaczy kiedy jest Maastricht i kiedy większość ludzi w jego partii głosuje przeciw. Ona jest pęknięta, oczywiście, jedni głosują za, jedni przeciw, ale większość jest przeciw. Natomiast Chirac w rozmowie z Philippem Séguinem, Philip Séguin był takim trochę strażnikiem ortodoksji golistowskiej, zwolennikiem suwerenizmu, kiedy przekonuje Chiraca, żeby jednak powiedział wyraźnie nie dla euro i nie dla rodzącej się Unii Europejskiej, to Chirac mówi, kalkulacja jest banalna, dziwi mnie, że jej nie widzisz. Nie wygramy ani wyborów parlamentarnych, ani prezydenckich bez Unii na rzecz demokracji francuskiej, czyli bez lewicy niegolistowskiej, tej lewicy girardystowskiej. Więc wyjście jest tylko jedno. Musimy poprzeć Maastricht, bo wtedy oni pozostaną z nami w koalicji i możemy wygrać wybory. A co będzie po Maastricht i tak dalej, to się zobaczy. I to jest sposób uprawiania polityki przez Chiraca tak w ogóle. Czy jest w tym jakiś element kalkulacji à la Giscard, przepraszam, à la Giscard też, ale à la Mitterrand, tak, który no, wymusił Maastricht, pewnie jest. To znaczy ja uważam, że argumenty, którymi się posługiwał Chirac, po części były szczere, że
Francja jest, jak narkoman uzależniony od eksportu, francuskie prosperity zbudowano na eksporcie, francuskie malaise się zaczęło, kiedy eksport się zaczął załamywać. No to skoro wszystko zależy od tego, ile wypchniemy towarów do krajów innych europejskich, no to wolny rynek, wolny handel, brak ceł, możliwość tworzenia wspólnej przestrzeni regulacyjnej, możliwość bycia tym, który tworzy reguły, a nie im podlega, no to wszystko przecież staje się dla nas bardzo ważne. Po drugie, no co będzie, tu argument Mitterranda, a co będzie, jak nie będzie Unii Europejskiej, tylko będzie Mitteleuropa. Niemcy zdominują gospodarczo świeżo zrekapitalizowaną Europę środkowo-wschodnią i tam sobie sami stworzą strefę wolnego handlu. Przepaść między Niemcami a Francją wzrośnie, tak? To, co mówiliśmy poprzednio. Niemcy bońskie mniej więcej odpowiadają potencjałowi Francji, Niemcy berlińskie są już odczuwalnie silniejsze. Więc no jeśli już ma być jakaś Unia gospodarcza, no to chociaż z nami. I z walutą, którą my współkontrolujemy. Więc myślę, że te argumenty tam brzmiały jednak w uszach Chiraca i że to nie jest też kompletnie cyniczne. On też po części w to wierzył, co robił. Aczkolwiek no mało który polityk wykonał taki zwrot o 180 stopni. No tak, to referendum 92 roku to jest coś, do czego ja sam lubię wracać, ponieważ to tutaj mamy po raz kolejny jakby to, co jest tak charakterystyczne dla Francji, czyli ten sojusz, bardzo upraszczając, tej radykalnej prawicy i radykalnej lewicy, a w środku mamy te centroprawicy i centrolewice, które są za, a ta bardziej radykalna prawica i bardziej radykalna lewica są przeciw. No i znów mamy ten podział na cztery obozy, który mieliśmy właśnie w latach 70., 80., gdzie mieliśmy obóz Chiraca, Giscarda, Mitterranda i komunistów, no obóz Georges'a Marchena, ale powiedzmy bardziej utożsamiany z komunistami jako takimi niż z pierwszym sekretarzem. No i to jest coś, co się jakoś tam odtwarza co jakiś czas we francuskiej polityce, tak? No dzisiaj też mamy powiedzmy na pewno mieliśmy w 2017 roku znów taki podział na cztery duże obozy, taką radykalną prawicę, centroprawicę, centrolewicę, powiedzmy idącą liberalną, idącą w stronę centrum i tych, no i melanchonistów. Ale to może do współczesności przejdziemy później, to też warto przypomnieć, dlatego że po prostu 51-49 ludzie sobie nie uświadamiają, jak blisko było do tego, żeby Francja nie weszła do Unii Europejskiej, prawda? I to mimo tego ogromnego... Poparcie Chiraca to było kluczowe, dlatego bo prawica była podzielona, lewica też, tak? Czy tam Chevènement szalał po lewej stronie. Konflikty wewnętrzne w RPR i to za każdym razem podkreślał na przykład Seguin, czy ci zwolennicy, Seguin powiedział, że to jest koniec rewolucji francuskiej, tak? On miał to swoje przemówienie. Nie ma wtedy państwa narodowego, to Francja, jakby duch dziejów Francji na tym polega, że nieważne, czy to jest święte cesarstwo, czy cokolwiek innego, czy Unia Europejska, Francja stoi na gruncie państwa narodowego, które sama stworzyła. Tak jakby Franciszek pierwszy się poddał Karolowi V. Tak, no więc Seguin mówi, natomiast kto jest winny? Mówi, winny jest Chirac, bo ten 1%, który przeważył, to byli ludzie z prawicy przez Chiraca dociągnięci obietnicami, groźbami, etc. do głosowania na tak, bo Chirac cały czas powtarzał, referendum upada, giscardyści wychodzą z koalicji, prawica jest wyborczo przegrana na lat, Bóg wie ile, a Chirac miał jedną zasadę, której nigdy nie naruszy, nigdy nie z frontem narodowym. Czyli wielki sen Zemura, tak, żeby postgolistów połączyć z nacjonalistami. Chirac no, w tym zamiarze, że tak powiem, wytrwał i często też zresztą przedstawiał siebie jako kandydat antyfaszystowski. No, jako kandydat antyfaszystowski to przedstawił się w 2002 roku, do tego przejdziemy. Wcześniej to był faszo Chirac przecież, który mówił o tym, że robotnicy francuscy muszą znosić brzydki zapach imigrantów i tak dalej, kiedy... Hałas, tak. Nie. Tak, kiedy mu to wyborczo służyło. No więc właśnie, mamy końcówkę prezydentury Mitterranda, o którym mówiliśmy w poprzedniej naszej rozmowie. Mamy to referendum w 92 i w 93 mamy kolejny raz wybory parlamentarne, wygrywa znów prawica, to wahadło się przesuwa, mamy kolejną koabitację, ale tym razem Chirac odmawia bycia po raz trzeci premierem,
desygnuje Edouarda Balladura, również starego Pompidolien, starego Lianina chyba, trzeba powiedzieć. Pompidolianina, zresztą człowieka, który przypomniał o sobie kilka dni temu, ponieważ poparł oficjalnie Valérie Pécresse jako już 90-kilkuletni weteran tej liberalnej prawicy, można powiedzieć. No i właśnie, czy tutaj mamy kolejny, czy ten konflikt Balladur-Chirac, który jest no, dość absurdalny, tak patrząc z punktu widzenia politycznego, czy z punktu widzenia interesów prawicy, jest twoim zdaniem wynika z jakichś głębszych różnic politycznych i ideowych, czy jest po prostu kolejnym konfliktem osobistym? I tutaj od razu chciałem też ciebie zapytać, bo to jakby jest jedno łącze z drugim, dlaczego twoim zdaniem Giscard nigdy nie próbował wrócić? Bo przecież on przestał być prezydentem, mając lat 40 kilka, miał całe życie przed sobą polityczne. Dlaczego on już oddał pole Chiracowi? No w 88 startował Raymond Bach, a potem już po prostu Chirac, a no aż prawno 47 lat miał Giscard, kiedy przestał być prezydentem. A przecież mówiło się w latach 90. o tym, że może będzie jakaś primaire, jakieś prawybory, gdzie wystartują naprzeciwko sobie Chirac z Giscardem. Jak byś opisał tę geografię polityczną tej prawicy centrum na tamtym etapie? To zacznę od pierwszego pytania. Istotnie tak było, że w 1993 roku doszło do spotkania Chiraca z Balladurem, gdzie zawarli ze sobą pakt. Pakt wyglądał w sposób następujący. Chirac, nauczony doświadczeniem, nie miał już ochoty robić za zderzaka Mitterranda na 2 lata przed wyborami prezydenckimi, więc powiedział, ja skupię się na partii i na przygotowaniu do wyborów, a tobie powierzam funkcję premiera, tak? Ale pod jednym warunkiem, że nie staniesz do wyborów prezydenckich, no bo to, prawda, będzie absurdalne, będzie 2 kandydatów prawicy postgolistowskiej. No, Balladur mówił, ależ oczywiście, tak, bycie premierem w pełni wyczerpuje moje ambicje, a jeszcze bycie premierem, jak ty będziesz prezydentem, to jest nic piękniejszego nie mogę sobie wyobrazić. No tylko, że te 2 lata Balladura wychodzą mu nieźle. To jest okres tak zwany aksamitnej kohabitacji, która jest totalnym przeciwieństwem kohabitacji chiracowskiej. On się z Mitterrandem dogaduje nieźle, bo Balladur no, jest przeciwieństwem Mitterranda, jest przeciwieństwem Chiraca pod każdym względem. Tak? Chirac, kawalerzysta, grubociosany, nie wylewa za kołnierz, to lubi kobiety, wino i śpiew. Balladur, elegancki, stonowany, chłodny. Zresztą bardzo ciekawa postać, prawda, pochodzenia ormiańskiego, jego rodzina była bardzo znaczącym rodem kupieckim w Imperium Osmańskim, dość mocno sfrancuszczony, znaczy tam się od XVIII wieku francuskie imiona przewijają, jego ojciec miał Pierre chociażby na imię, a sfrancuszczonym dlatego, bo oni w 730 roku bodaj przeszli na katolicyzm po kontakcie z dominikanami francuskimi i mieli też powiązania rodzinne z taką burżuazją z Wenecji, z południa Francji. I po rzezi Ormian, po upadku Imperium Osmańskiego, oni emigrują do Francji, do Prowansji dokładnie, gdzie mieli rodzinne koligacje, zostają naturalizowani. No, Balladur właśnie taki typowy pompidolianin w tym rozumieniu, człowiek z biznesu, zamożny. No taki drobny fun fact, jak do Paryża przybył, jako taki, powiedziałbym, no nie powiem Rastignac, no bo jednak człowiek bardzo zamożny, to mieszkał u ojców marystów dokładnie w tym samym budynku, co Mitterrand wcześniej. Więc co się z tymi ojcami marystami? Dobrą edukację tam trzeba odbierać, skoro się potem najwyższe stanowisko obejmuje. I Balladur jako premier z Mitterrandem się dogaduje świetnie, właściwie dlatego, że w istotnych punktach mu ustępuje i pozwala mu prowadzić politykę zagraniczną, obronną i tak dalej. Sam się skupia na gospodarce, ta gospodarka jest w dobrej kondycji pod jego panowaniem, a nawet mu wpada taki dość przypadkowy sukces, ale sukces, mianowicie dochodzi do porwania samolotu pasażerskiego, który wylatywał z Algieru i faktycznie akcją dowodzi Balladur, który mimo, że nazywano go Balamu, czyli miękki, bo dur znaczy twardy, to tu był twardy, tak? Wymusił lądowanie tego samolotu w Marsylii, a następnie szturm komandosów,
Wszyscy terroryści zostali zastrzeleni, a tylko dwóch zakładników. Więc no, Francja dumna, jak kogut była wtedy, że pokazali, że prawda, my się tu nie patyczkujemy. I to bardzo się przysłożyło osobistej popularności Balladura. On poczytał sondaże i stwierdził, ja chyba jednak będę kandydował na tego prezydenta. No a przy okazji istotna część prawicy zaczęła mówić tak, wiecie, Chirac to już jest bita karta, no, dwa razy wybory przegrał, mnóstwo zarzutów korupcyjnych, no to, co się dzieje w tym Paryżu, to jest jakiś horror z fikcyjnymi etatami, z ustawionymi przetargami, etc. Dajmy szansę Balladurowi. Poza tym popiera go wielki biznes. Człowiek roku Financial Times, tak? Więc pieniędzy mu nie braknie. No to wydaje się, że jest to, prawda, oczywisty kandydat do prezydentury. No i co najbardziej bolesne dla Chiraca? No jego właściwie syn, którego nigdy nie miał, Nicolas Sarkozy, również przyłącza się do Balladurystów. Ale nie docenili Chiraca, który miał w ręku dwie rzeczy. Po pierwsze, miał w ręku machinę partyjną, a po drugie, no, on jednak był stworzony do kampanii wyborczej. Co z tego, że miał minus 20% w stosunku do Balladura przed kampanią? O wyborach nie decydują sondaże, o czym jego przeciwnicy zapomnieli. I ta przewaga Balladura topnieje na 2 tygodnie przed wyborami, jest plus 4 dla Chiraca. To też wynika z faktu, że Balladur popełnia wszystkie te same błędy, które dawniej popełniali Giscard czy Ornano. To znaczy, znany jest z polityki bardzo liberalnej gospodarczej. Chirac wtedy się łapie na coś nowego, tak, już nie chce być francuskim Reaganem, teraz mówi o fracture social, tak, o pęknięciu społecznym. Mówi, że musimy robić, wrócić do korzeni. To trochę travaillism à la française, tak, to było takie przemówienie de Gaulle'a 1942 roku. No, u nas nie ma słowa travaillism, ale powiedzmy taki laboryzm, gdyby było takie słowo socjaldemokracja po francusku. Tak jak jest Partia Pracy. Wrażliwość... Tak, tak. Francuzi tłumaczą Partię Pracy Parti Travaillist, tak mówię dla słuchaczy. Tak. Tak, więc no, na kontrze, że tak powiem, tej Chirac wychodzi. I po drugie, no co ma Chirac? No ma te telefony do każdego, kto się liczy, potrafi pobudzić tego mera, tamtego ministra i tak dalej, żeby go wsparli i nawet udaje mu się uzyskać poparcie Giscarda. Natomiast mnoży gafy, Balladur, no, dużo by opowiadać, ale opowiem o jednej. Jego sztab dochodzi do wniosku, że no, on za dużo ma tych wystąpień, gdzie mówi, że jak obniżymy stopy procentowe o 1 punkt procentowy, to nikt nie wie, o co chodzi, tak? Ludzie udają, że wiedzą, ale tak naprawdę nikt nie wie i to po prostu mu nie pomaga. No musi wreszcie wyglądać jak normalny człowiek, no bo Chirac rewelacyjnie wygląda w tej kampanii wyborczej, no i jedzie metrem. I to warto to obejrzeć na YouTubie, tak? Balladur dans le métro, bo tam on wygląda jak człowiek, który pierwszy raz w życiu jedzie metrem. I tak się rozgląda, nawet zafascynowany, no tylko, że stoi tam z 20 ochroniarzami, z 50 dziennikarzami, gdzieś tam mikrofony, światła, i ci dziennikarze zadają mu pytania, które nie pomagają, typu, panie premierze, jak wrażenie? On mówi, bardzo ciekawe, chociaż było gorąco, przyznaję, że było gorąco, ale myślę, że należy pomyśleć o tym, żeby wprowadzić klimatyzację, tak, i to wygląda tragicznie, i taka, mają używanie komicy i tak dalej, że był taki komiks, że Balladur przychodzi do żony i mówi, że proszę sobie wyobrazić, madam, że odkryłem nową konstrukcję gramatyczną, oni wszyscy tam na ty mówią do siebie. Więc Chirac go pokonuje. A co się stało z Giscardem? To jest bardzo dobre pytanie, bo on próbował wrócić. On próbował wrócić via UDF, przecież stawał w wyborach. On miał nawet bardzo dziwne spotkanie z Jeanem Marie Le Pen. W ogóle mało ludzi o tym wie. Kiedy powiedział, że no, popełniono błędy, na przykład jeśli chodzi o imigrację, że trzeba budować nowy ruch, nową taką centroprawicę, że tu trzeba wprowadzić nowych ludzi do polityki, tylko że ja myślę, że on po prostu nie miał elektoratu, że on już naprawdę nikomu nie był na nic potrzebny i później pożenił już całe swoje dalsze polityczne życie z nową ambicją, z taką, powiedziałbym, jego właściwą ambicją. Chciał być prezydentem Europy. No tylko Chirac mu zepsuł imprezę, no bo tak zrobił referendum w 2005 roku w sprawie Konstytucji Europejskiej, że referendum nie przeszło. Nie ma Konstytucji Europejskiej, nie ma prezydenta Europy.
Do tego referendum w 2005 właśnie zaraz przejdziemy. No więc mamy 95 rok, Chirac wygrywa z Balladurem w tej rywalizacji o wejście do drugiej tury, w drugiej turze wygrywa z Lionelem Jospin. W sumie możesz przy okazji powiedzieć, jak ty jako socjaldemokrata oceniasz w ogóle tę postać, chociaż no takiego no mimo wszystko zaraz będziemy mówić o tym, premiera przez 5 lat, dwukrotnego kandydata na prezydenta, który gdyby wszedł do drugiej tury w 2002 roku, to miałby całkiem spore szanse na to, żeby wygrać z Chiraciem. Wygrałby, wygrałby, też tak myślę. Ale to do tego zaraz. No i mamy wreszcie Chirac do 3 razy sztuka, zostaje tym prezydentem. No i jak wygląda te jego 7 lat rządów? Na ile to jest po prostu, no czy możemy po prostu powiedzieć, że to jest taka kontynuacja załatwiactwa bez żadnej większej wizji, co się też jakoś poniekąd pokrywa z tym ogólnym nastrojem lat 90. Tak, koniec historii, polityka jako administrowanie, zarządzanie bardziej niż jakiekolwiek poważniejsze projekty. Ale też stara prawda, że nie można człowiekowi zrobić większej krzywdy niż awansować go powyżej progu jego możliwości. Marie-France Garot powiedziała o Chiracu, jak został prezydentem, że póki był kandydatem na prezydenta, to jej się wydawało, że to jest człowiek z tego marmuru, z którego buduje się pomniki. A jak zobaczyła Chiraca prezydenta, to powiedziała, to jest człowiek z tego fajansu, z którego robi się bidety. Krótko mówiąc, że tam po prostu no, nic nie ma, tak? I faktycznie pierwsza kadencja Chiraca, powiem paradoksalnie, była dużo gorsza niż druga. Chociaż większość ludzi uważa, że było odwrotnie, ale powiem, dlaczego się z nimi nie zgadzam. Pierwsza kadencja Chiraca zaczęła się od tego, że Chirac powiedział coś, co jest bardzo mądre, mianowicie jak chcesz wprowadzać wielkie zmiany, zrób to w ciągu pierwszych 100 dni. Bo potem tracisz większość, jest naturalne zmęczenie materiału. Pierwsze 100 dni to jest moment, żeby wyjść z reformami, zwłaszcza z trudnymi reformami, no bo jak mawiał Machiavelli, wszystko co najgorsze zrób od razu, później przynajmniej będą mówić, no nie jest taki zły, jak był kiedyś. Tak? To jest tajemnica sukcesu PRL-u swoją drogą. Tak? Wszystko co najgorsze było na początku, a potem ludzie z rozrzewnieniem wspominają Edwarda Gierka. Że ale to temat... Chcesz odróżnić od Rafała Wosia, do którego cię zestawiają. Tak. Ale to jak ja kiedyś powiedziałem o tej frakcji lewicy, że jeśli nie uważają mnie za wroga, to nie są w stanie rozpoznać wroga, kiedy patrzę im w oczy. Wracając do Chiraca. Rząd Alaina Juppé, no faktycznie, rusza z kopyta. Jest tu pewien problem. Bo w kampanii wyborczej było Balladur, liberał, rozumiecie, no tutaj to będzie drugi Pinochet, tak, ja stoję między wami a nim, po czym ludzie spojrzeli na skład rządu i tam sami liberałowie, zwłaszcza minister finansów, minister gospodarki i tak dalej. No i Juppé zaczyna politykę reform w duchu liberalnym, monetarystycznym, powiedziałbym takim thatcherowskim, czym wywołuje masowe protesty uliczne, masowe niezadowolenie, a to z kolei skutkuje tym, że Chirac hamuje reformy. Jest we Francji takie pojęcie pauza w reformach, prawda? Front Ludowy w 1937, Mitterrand w 1983 i teraz Chirac. Pauza w reformach oznacza definitywny koniec reform. No i Chirac, że tak powiem, wyżywa się w polityce zagranicznej, tak? Czyli bardzo dobrze, wznawia testy broni nuklearnej, wszyscy, prawda, mówią, że fragi francuskie są palone. Oni chyba zresztą jeszcze zrobili tą próbę tej bomby atomowej w rocznicę Hiroshimy, tak? Znaczy to pewne rzeczy są możliwe tylko we Francji. Więc ludzie palą francuskie flagi wszędzie i tak dalej, tylko Francja to nie Polska. Jak reagują Francuzi, jak ludzie wszędzie palą francuskie flagi, popierają prezydenta, no bo mówią, skoro go wszyscy krytykują na świecie, to musi robić coś dobrze. Więc wyżywa się w polityce zagranicznej. Trzeba mu też oddać, że on zaczął w ogóle Balladur, że w kwestii byłej Jugosławii i wojny, która tam była, ja akurat byłbym zwolennikiem no, dużo szybszej, dużo ostrzejszej interwencji przeciwko Serbii Miloszewicza. Trzeba przyznać, że Francuzi tam faktycznie lobbowali, natomiast postawili sprawę też tak, że no, tylko z poparciem amerykańskim, jako że Clinton się wahał, no to się przedłużyło. No ale jak już w końcu tam weszli, no to też Chirac mógł przyjąć francuskich żołnierzy, którym jedno wyszło w tej wojnie, mianowicie przeprowadzili ostatni w historii wojen szturm na bagnety.
na moście i, że tak powiem, Serbów pogonili i dowódca tego szturmu na bagnety dostał legię honorową, no i znowu Chirac miał swój moment. No i trzecia rzecz, która go uratowała, w 98 roku sławna kadra z Zidanem na czele zdobywa Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. No i mniej więcej tyle się udało. No bo co się z kolei nie udało? Gospodarka była w kiepskiej kondycji, no reformować nie można, no bo są protesty, no więc Chirac wymyśla genialny plan. Wygląda na to, że będzie źle i wygląda na to, że będzie tym bardziej źle, że możemy nie spełnić do 2000 roku norm, które musimy spełnić, żeby wytrwać w europejskim systemie monetarnym i przyjąć euro. No blamaż byłby totalny, gdyby okazało się, że Francja wymogów nie spełnia, nie wiem, nie przymierzając Grecji. No więc Chirac wpada na taki pomysł. Rozpiszę przedwczesne wybory. Jeśli wygramy, to zyskam świeży mandat do wprowadzenia daleko idących reform. A jak przegramy, no to z tym bajzlem zostaną socjaliści, no i to o nich się powie, że nie spełnili standardów i doprowadzili, prawda, do narodowego upokorzenia. No tylko problem polega na tym, że a, socjaliści wygrali i b, że ów Lionel Jospin gospodarkę na nogi postawił. Bezrobocie spada, milion miejsc pracy przybywa, tempo wzrostu gospodarczego rośnie, sam Jospin staje się osobiście popularny dzięki temu i z człowieka, o którym no, mało kto słyszał, no, jakiś tam minister kiedyś u Mitterranda, on się staje no, presidentiable, staje się tak kandydatem na prezydenta. No więc, jak powiem, sprawił sobie tym Chirac spory problem. No ale jak już sobie powiedzieliśmy, zagrożenie przyszło dla Jospina z zupełnie innej strony niż urzędujący prezydent, to znaczy przy kolejnej elekcji w 2002 roku błędny rycerz francuskiej lewicy Jean-Pierre Chevènement postanowił rzucić swoją kandydaturę na stół. Kandydaturę w duchu naszego Serge Proudhon szczególnie zajmującą, bo poparli go socjaliści i royaliści. Miał poparcie, powiedziałbym, części francuskiej partii socjalistycznej, ale też Action Française, ale też Nouvelle Action Royaliste, Pierre Pujol, redaktor naczelny Action Française, prawda, w sztabie. I nie wiem, czy cię to zaskoczy, młody Emmanuel Macron. W 2002 roku. Młody Emmanuel Macron. Głosuje na Chevènementa, uwiedziony hasłem nad lewicą i prawicą jest republika. Czyli Macron i Zemmour w 2002 roku głosują na tego samego kandydata. Na tego samego kandydata, tak? Więc jest w tych prudoniańskich ideach jakiś ukryty potencjał, którego jeszcze nie odkryliśmy. Nie odkrył go też Chevènement, bo dostał 5%. Za mało, żeby cokolwiek zdziałać, ale akurat na tyle, żeby Lionel Jospin do drugiej tury nie wszedł. Zatem wszedł do drugiej tury Jacques Chirac i Jean-Marie Le Pen. Le Pen, który był, to podkreślmy, żeby był kamyczek do lewicowego ogródka, w gruncie rzeczy dziełem Mitterranda. Mitterrand z pełnym cynizmem zmienił ordynację wyborczą w taki sposób, żeby dowartościować Front Narodowy, żeby rozbić prawicę. Michel Rocard, jego wielki rywal na lewicy, powiedział, że to była najbardziej cyniczna rzecz w dziejach Piątej Republiki. I Mitterrand, niszcząc francuską partię komunistyczną, przejął tylko część jej elektoratu. Istotna część jej elektoratu, ta mniej wielkomiejska, poszła wprost do Frontu Narodowego i oni funkcjonowali zawsze jako niezdecydowani w sondażu. Niezdecydowani należało rutynowo dodawać do Frontu Narodowego. Ludzie się wstydzili powiedzieć, że głosują na Front Narodowy. No ale tu Chirac został ocalony, ponieważ nastąpiła tak zwana koncentracja republikańska. Pobił rekord Napoleona III, 82%. Zagłosowało na niego w wyborach prezydenckich i dostał drugą kadencję. Teraz dlaczego mówię, że druga kadencja była lepsza niż pierwsza? Jeszcze dokończę ten wątek. Bo ona uchodzi za najgorszą kadencję w ogóle w dziejach wszystkich prezydentów kiedykolwiek. Ona faktycznie zaczęła się fatalnie, bo od premiera Raffarena. Raffaren nazywany był przez Francuzów Raffarien, czyli nic, tak, albo faire rien, nic nie zrobię. No to był faktycznie okres takiego kompletnego już malaise, używając języka polskiej polityki, imposybilizm i petryfikacja. Do momentu,
do momentu, w którym nie odnalazła się nowa gwiazda francuskiej polityki, Dominique de Villepin. A skąd ta gwiazda? 2003 rok, wojna w Iraku. Powiedziałbym moment chwały Chiraca, na który czekał chyba całe życie, w końcu Amerykanom można powiedzieć nie. W 2002 roku spotyka się Chirac z Bushem. Chirac poparł interwencję w Afganistanie. Bush odbiera Francję jeszcze na tym etapie jako wiarygodnego sojusznika, a Chirac mówi Bushowi: panie prezydencie, ja nie mam wątpliwości, jeśli będzie wojna, podbijecie Irak, ale go nie utrzymacie, będziecie mieli taką samą zabawę jak my w Algierii, przerodzi się to w wojnę domową między szynitami a sunnitami, wojnę etniczną, bo są tam Kurdowie, w ten konflikt się wmiesza Arabia Saudyjska, wmiesza się Iran i będzie to stworzeń całego świata terrorystycznego, który będzie promieniował na Bliski Wschód, przede wszystkim na kraje Lewantu. Trzeba przyznać, że nie była to najgorsza analiza, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w latach kolejnych. No ale wiemy, co się wydarzyło na szerszej scenie politycznej. Condoleezza Rice wydała dyspozycję lojalnej sobie prasie, wybaczyć Rosji, zignorować Niemcy, ukarać Francję. I no ja pamiętam to karanie Francji, bo to były takie pierwsze lata, kiedy ja, licealista, pamiętam w ogóle politykę, wojna w Iraku, no dowcipy o Francuzach, tchórzliwych żabojadach, to prawda, zawsze, wszędzie, w każdej telewizji, etc. I jeśli z tego wyszło coś dobrego, to mogę powiedzieć tyle. Dla mnie to się wydawało być tak skrajnie niesprawiedliwe i tak jakoś nielicujące z moją bardzo wybiórczą i marną wiedzą Francji na tym etapie, że ja zacząłem się tą Francją interesować, coś czytać. Zawsze tak tymi Francuzami gardzą i ich nienawidzę, a ja coś pamiętam, że jakaś Joanna d'Arc była, jakiś De Gaulle, czy oni na pewno nie są tacy źli. No jak się raz wciągnąłem, tak lat, 16 lat później, czy 17, mogę być tutaj o Francji opowiadać, więc... Czyli Jacques Chirac zrobił coś dobrego. Tak, więc rejonem Francji w świecie, że tak powiem, jednak zostało podtrzymane. A dlaczego mówię, że wtedy wzeszła gwiazda Dominique de Villepin? No bo miał sławne wystąpienie w ONZ-cie, po którym faktycznie w trzecim świecie, w świecie arabskim, Francuzów na rękach nosili, tak? Jak De Gaulle przyjeżdża do Algieru, to jest bohaterem. A francuski polityk bohaterem w Algierze, to nie jest dla niego najłatwiejsze. Trochę tak jakby Putin był bohaterem w Warszawie. To jest mniej więcej ta skala historycznych napięć i powiedzmy delikatnie nieporozumień, tak? Polacy mogą tego nie wiedzieć, ale w czasie wojny w Algierii Algierczyków było milion. Kolejna sprawa, no wreszcie Francuzi zagrali naprawdę wielką stawkę, bo tak włóżmy między bajki, że oni się tam bardzo przejmowali porządkiem międzynarodowym, amerykańskim unilateralizmem, znaczy porozmawiajmy z obywatelem Wybrzeża Kości Słoniowej albo Czadu o tym, co Francuzi tak naprawdę myślą o unilateralizmie. Chirac kazał całą flotę powietrzną, wojskową Wybrzeża Kości Słoniowej zniszczyć w jeden dzień w odwecie za śmierć 9 francuskich żołnierzy. Nie, chodziło o to, że Francja jednym posunięciem wbijała klin między Stany Zjednoczone a Niemcy, coś o czym marzyli od czasów De Gaulle'a, umacniała swoje porozumienie z Rosją, z którą miała świeży konflikt o to, że bombardowała Serbię, a udział Francji był zapamiętany, jest w Belgradzie, był już, bo to zdjęto tą plakietkę, był w Belgradzie pomnik francuskiego żołnierza. Francuzi wyzwolili Belgrad w 1918 roku. I na tym pomniku wywiesili w 99 albo 2000 nową tabliczkę. Pomnik ten dedykujemy Francji, którą wymienialiśmy w naszych modlitwach, którą przywoływaliśmy w naszych westchnieniach, a która już nie istnieje. Piękne to. Bardzo poetyckie. Bardzo poetyckie, to po prostu jak z jakiegoś takiego, wiesz, zjazdu francuskich royalistów albo jakiegoś konwentyklu Action Française, który właśnie, ach, ta Francja, tak, która ale była... No, Serbowie tak potrafią, tak? Więc naprawa relacji z Rosją, a nawet Chiny, tak? Więc Europa od Atlantyku aż po Ural, dyrektoriat mocarstw występujący przeciwko amerykańskiej hegemonii, wszystko się zaczyna układać. Jest jeszcze jeden element. Każdy człowiek ma od historii jedno zdanie, jak to mówią, prawda? Lincoln wyzwolił niewolników. Jacques Chirac, Polska straciła świetną okazję, żeby siedzieć cicho, tak? Z tego będzie zawsze zapamiętany. Ale to się absolutnie rymuje z jego polityką europejską i transatlantycką. Bo o co tutaj chodziło? Rzadko pamiętamy drugą część tej wypowiedzi. On mianowicie powiedział tak,
Maastricht i Konstytucja Unii Europejskiej na co wskazywała? Na potrzebę solidarności w polityce zagranicznej i na powstrzymywanie się przed działaniami, które osłabiają Unię jako wspólnotę i jej politykę zagraniczną jako wspólną. I mówi, to jest wprost działanie Polaków i tych innych, prawda, ze wschodu, którzy psują jedność Europy. Ale co to znaczy jedność Europy? To znaczy jedność pod dyktando dyrektoriatu francusko-niemieckiego, tak? Europy karolińskiej. Więc jak mówimy o Chiracu, prawda, który jest takim federalistą i tak dalej, też ostrożnie. On dokładnie wie, czego chce. I jego na przykład groźba w tym samym przemówieniu sformułowana wobec Rumunii i Bułgarii. Nie dacie rady wejść do Unii Europejskiej, jeśli będziecie wierzchać, bo to my decydujemy, kto wchodzi, a kto nie. To wszystko też układa się w pewien spójny obrazek. Porozumienie z Rosją, z Chinami, dyrektoriat mocarstw, a siła Francji, jako no nie jest Francja tu, gdzie Chiny, powiedzmy, będzie lewarowana ogromnym potencjałem gospodarczym, demograficznym, każdym innym Unii Europejskiej, którą można wziąć, że tak powiem, w dowodzenie. Trzeba tylko tych niepokornych utemperować. No więc to jest ten wielki moment Chiraca. Ten wielki moment oczywiście długo nie potrwał, z dwóch powodów. No po pierwsze, jednak to porozumienie z Niemcami nie dało tych efektów, o których on marzył. Z Rosją 49. reset cały czas nie przynosi wielkich efektów, a jego następca Nicolas Sarkozy był bardzo zapalonym atlantycystą, był dość antyrosyjski i on uważał, że Francja powinna być numerem dwa w NATO. I to powinna być jej wielka ambicja. Więc ta polityka, że tak powiem, Chiraca nie przeżyła. No tak, tutaj wynotowałem sobie z nami trzy wątki, które chciałem jeszcze poruszyć. Jedna sprawa to jest, czy w sumie jeszcze cztery, bo jeszcze to referendum. To może zacznijmy właśnie od tego wątku międzynarodowego. Bo ja powiem ci, że naprawdę to 20 lat po wojnie w Iraku czasem mam takie poczucie, że jednak czasem sobie łapię na myśli, że nie, no to kurczę, już naprawdę dawno temu i nieprawda. A jak popatrzymy na to, jak jest formowana jakby ta mapa mentalna, mówiąc modnym językiem, wyobraźnia polityczna elit tych krajów, które wymieniłeś, Francuzów, Rosjan, Niemców, Chińczyków, to wszędzie ta wojna w Iraku, nieszczęsnego Dabia, nieszczęsnego George'a Busha juniora, jest taką traumą, tak? Jak sobie czytam sobie teraz równolegle do tych spraw francuskich, żeby troszkę od nich odpocząć, wspomnienie amerykańskiego ambasadora w Rosji, Michaela McFaula, który przeprowadzał reset za Obamy, to on wszystkie te jego próby porozumienia, wypracowania jakiegoś pragmatycznego porozumienia z elitami rosyjskimi, mimo tego, że mówi po rosyjsku, kocha ich kulturę i tak dalej, rozbijają się bardzo często o to, że Rosjanie powiedzą, że dobra, ale wy tak naprawdę chcielibyście nas rozwalić, tak jak rozwaliliście Saddama, że wy chcecie nas tu podminowywać, a tak naprawdę jesteście po prostu, macie tę swoją agendę regime change i nie jesteście w stanie z niej zrezygnować. On to nawet w bardzo ciekawy sposób łączy interwencję w Libii i potem decyzję Putina, żeby odsunąć Miedwiediewa i znów zerwać reset. I w przypadku Francji wydaje mi się, że jest podobnie. No ta mowa Villepina i to postawienie się Chiraca to jest coś, co cały czas rezonuje. Tak, no, dzisiaj, jak mamy w tym momencie groźbę agresji dalszej rosyjskiej na Ukrainę, to praktycznie wszyscy politycy francuscy są mniej lub bardziej otwarci na dialog z Rosją, tak? Wszystkie trzy nurty francuskiej prawicy obecne krytykują Macrona za to, że jest za mało otwarty na Rosję, w momencie, w którym my w Polsce krytykujemy go w większości za to, że jest zbyt otwarty, zbyt łatwowierny. Na lewicy przecież też nie ma już tej tradycji, która kiedyś była silna, właśnie tej atlantyckiej partii socjalistycznej. Jak ty na to patrzysz? Czy rzeczywiście tutaj mamy jakieś takie również wyobraźnie zbiorowej Francuzów, Rosjan, Niemców, jakby potwierdzenie czy odrodzenie tego negatywnego stereotypu Amerykanina, czy Amerykanów jako tej siły destrukcyjnej, tej siły zbyt idealistycznej? W obozie chiracistów na pewno, bo sądzę, że
ich idea sprowadzała się do tego, że w świecie zdominowanym przez Stany Zjednoczone, w świecie idealnie unipolarnym, gdzie jest jedno, już nie supermocarstwo, ale cytując Chiraca, hipermocarstwo, właściwie to powiedział Iber Vedrin, tak, nie, doradca Mitterranda, ale Chirac to później cytował, hipermocarstwo, no jakie jest miejsce dla Francji? No, to jest największy lęk Francuzów, to po prostu kolejny kraj w Europie Zachodniej, no taki trochę jak Holandia może Hiszpania, bo trochę większy, no, to nie jest świat, w którym oni chcą żyć. I mało tego... Wyobraźmy sobie teraz takiego Francuza, który właśnie mówi Grzegorzem Braunem, to jest świat, w którym ja nie chcę żyć, w którym Francja jest... Tak, no ale Francja obok Rosji, to powiedziałbym, jest ostatni kraj w Europie, o ile Rosja leży w Europie, gdzie no jest jeszcze to, powiedziałbym, mehr als Leben, tak? No, że to poczucie, że jest coś więcej niż takie normalne życie, że takie słowa jak wielkość, jak chwała, jak rozmach coś znaczą, bo coś są. No i teraz jak to zrobić w sytuacji, w której nie jesteśmy Francją Ludwika XIV, ani nawet Ludwika Filipa, jeśli chodzi o wpływy w świecie, pozycję gospodarczą, każdą inną. No i można to zrobić poprzez, zakładał Chirac, potencjał Unii Europejskiej i porozumienie z Rosją, tak? Bismarck mówił, tajemnica polityki, dobry traktat z Rosją. I znowu używając modnego języka, trzeba łamać ład światowy. No ale łamać w zespole silnych. I zawsze ambicją Francji, marzeniem Francji był dyrektoriat mocarstw, a nie amerykańskie przywództwo, chyba że no, takich atlantycystów jak Sarkozy, który uważał, to też nie jest zła kalkulacja, tak? Numer dwa w NATO to nie jest zła pozycja, to jest bardzo dobra pozycja. Anglia by zabiła za tą pozycję honorowego sojusznika numer jeden Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Tylko mentalnie elity francuskie są po prostu gdzieś indziej, i mają własne intencje. Nie zdolne do uznania czegokolwiek prymatu, jako czegoś trwałego, tak bym to chyba określił. Nie wiem, czy byś się zgodził. Tak. I chcące chociażby ten prymat w takim razie symbolicznie podgryzać, prawda, no jak mówił Piłsudski, opór tylko do utrwalenia niewoli służy, żeby brak oporu tylko do utrwalenia niewoli służy, no więc chociaż się opierać, chociaż się odgryzać. Jest taki genialny wywiad z właśnie Hubertem Vedrinem, twórcą określenia golomite vondizm, czyli tego, że golizm i mitterrandyzm stanowią niejako jedność, ideologii, ciągłość, tego, zmienność w kontynuacji, tak, i Vedrin, za każdym razem, jak się go pytają, prawda, o Francję, ale czy ona spełnia te standardy, na przykład gospodarcze, czy zachowuje się, to mówi, ale zgodnie z czyimi kryteriami? Amerykańskimi? A czemu amerykańskie kryteria są panujące i obowiązujące? Jaka to jest dobra gospodarka? Taka, jaka jest w Ameryce? Jaka to jest dobra polityka zagraniczna? Taka, na jaką się zgodzi Biały Dom? Tak? Jaki to jest dobry ranking uniwersytetów? Szanghajski? Waszyngtoński? Filadelfijski? Nie, dla nas jest jeden ranking, paryski. Tak? Nie potrzebujemy recenzowania Sorbony, czy już zwłaszcza ENA. Więc u Chiraca to jest niezwykle mocne. Natomiast nie zapominajmy, że on był pragmatykiem. To znaczy, kiedy był kryzys w Libii i w Syrii, rok 2005, się natychmiast spotyka z Bushem, koordynują działania. Później Francja głosuje za rezolucją, która oddaje Amerykę, oddaje Irak pod okupację amerykańską. Nie używają wtedy prawa weta. Na zasadzie, okej, okay, zepsuliście, to już jest wasze, tak? Teraz się z tym męczcie. Więc... to też nie jest takie proste, że możemy to zrzucić na karb antyamerykańskości, niechęci, nienawiści do Stanów Zjednoczonych. Chirac mówił dobrze po angielsku, Chirac mieszkał w Stanach Zjednoczonych, Chirac na Harvardzie był chwilę jako młody człowiek. Myślę, że jak myślimy dzisiaj czy z Iraku wywieźć tą prorosyjskość francuską, nie, myślę, że ona jest starsza i ona polega na tym, że Francja chce trochę głębi strategicznej, chce grać, tak jak gra Orban na przykład, no a Francja dużo bardziej może grać, Węgry nie są mocarstwem atomowym. Nie zapominajmy też, że my widzimy mały kawałek świata, Francja widzi większy kawałek świata. Francja się zastanawia, czy Rosjanie będą im wkładać palec w oko w Mali i w Czadzie, a Mali to nie jest nic, tak? Mali to jest francuski Afganistan, jeśli chodzi o pieniądze, o ludzi, o wysiłek to włożony. Nie, my powinniśmy chcieć francuskiego Mitterranda, tak? Nowego, znaczy takiego, który, no, dość przypomnieć, wydalanie sowieckich ambasadorów, dyplomatów, tak? No, danie jednego,
to Sowieci dwóch, Irlandia dwóch, no to ci czterech, Anglia sześciu, to Anglia trzech, to ci sześciu, tak? Francja 47, Rosjanie ani jednego w odwecie, tak? Rosjanie siłę rozumieją, mieli takiego Mitterranda byśmy potrzebowali, ale też nie zapominajmy, jak w interesie Mitterranda było z Gorbaczowem się dogadać, to się dogadał, no. Ktoś zostaje prezydentem Francji, żeby realizować interes francuski. Jasne. No, droga od François Mitterranda do Anne Hidalgo to myślę temat na odrębny odcinek kiedyś, ta francuska lewica po Mitterrandzie. Na pewno do nas jeszcze przed wyborami wróci. A teraz chciałem jeszcze cię zapytać o te dwa wielkie wyrzuty, które powiedzmy ta prawica twardsza ma wobec... Czy w sumie trzy są te wielkie wyrzuty, możemy je jakoś połączyć wobec Chiraca, po kolei idąc tak chronologicznie. Po pierwsze to jest Vichy, to znaczy to jest to uznanie, to zaraz po tym jak zostaje prezydent, dosłownie dwa miesiące później, to jest uznanie w mowie w Veldive 16 lipca 1995 roku, że Francja jest winna Holokaustowi, zagładzie Żydów, współudziałowi w zagładzie Żydów. No i bardzo... Dlaczego twarda prawica? François Mitterrand powiedział, kto przeprasza za Francję, nie kocha Francji. No właśnie, no właśnie, no widzisz właśnie. Jakby Chirac tutaj łamie pewien konsensus, który był od, który łączył lepenistów, gollistów, mitterrandystów. W zasadzie, no w sumie Giscard też przez swoje 7 lat nic tego niczego podobnego nie wygłosił. To jest, i tutaj mamy to, co w Polsce nazywamy pedagogiką wstydu wobec Francuzów, która jest no, pewnym jednak złamaniem. Ja tutaj mam biografię o Chiraca autorstwa Zemura, zatytułowaną Człowiek, który nie lubił, czy też nie kochał sam siebie, no to uczucie niechęci jest poniekąd uzasadnione. Ten tytuł jest uzasadniony właśnie tym, właśnie tutaj pozwala kalać Francję. Tutaj Zemur jako dwukrotny wyborca Mitterranda się z nim zgadza. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest oczywiście emigracja. No a trzecia kwestia to jest to referendum z 2005 roku, o którym powiedziałeś, że Chirac przeprowadził je w taki sposób, że Giscard tym prezydentem nie został. Czyli uważasz, że Chirac mógł coś zrobić lepiej w tym referendum? A, to jest dobre pytanie, ale zaczynając od początku, jeśli chodzi o Veldiv i tą mowę Chirac. Nie wiem, czy pedagogika wstydu, ale wiem, że była też we Francji pedagogika bez wstydu. To znaczy De Gaulle stworzył mit całego narodu, który jak jeden mąż 18 czerwca rozpoczął 4-letnią skuteczną walkę o wyzwolenie. No podczas gdy wiemy, że wyglądało to zupełnie inaczej. I akurat ten konkretny incydent z deportacją, w tym dzieci, kobiet, starców, no był szczególnie haniebny. I dlaczego Chirac to zrobił? Chyba racji ma trochę Zemur. On kiedyś napisał taki artykuł, gdzie powiedział, że jednak Chiraca wyróżnia taki dziwny humanizm, to znaczy, że jego taka troska o biednych, o wykluczonych, o cierpiących, ona naprawdę była szczera, to było widać na przykład, jak on rozmawiał z ludźmi, jak chodzi do jakiejś biednej dzielnicy, nie był baladur, który mył ręce po tym, jak podawał ludziom, tak? I to widać chociażby po tym, że jak Chirac jechał do Afryki, to nagle rozmawiając z tamtymi przywódcami, zaczynał cytować jakieś wyimki z historii Senegalu, gdzie ludzi to naprawdę interesuje. Jak ktoś bardzo celnie powiedział o Chiracu, przeciętny mężczyzna trzyma w ręku tomik poezji, a ma w nim ukrytego playboya, a Chirac to był człowiek, który miał tomik poezji ukryty w playboyu. Tak? On udawał głupszego niż jest i gorszego niż jest. Jak powiedział, Chamfort udaje łajdaka, żeby nie zrażać kobiet, a Sarkozy o nim powiedział, ludzie go mają za poczciwego idiotę, nie jest ani poczciwy, ani nie jest idiotą. Natomiast mam wrażenie, że on miał takie poczucie, że Francja musi wykonać jakiś gest. On też to robił na przykład względem
względem ludzi z dawnego imperium kolonialnego. No to muzeum, które zbudował, prawda, upamiętniające sztukę afrykańską, etc. Zemmour to nazwał Musée de Grand Remplacement w Paryżu. No ale jego to naprawdę, on naprawdę miał do tego serc. I to według mnie to była taka jego osobista inicjatywa. Tak jak de Gaulle powiedział o Vive le Québec libre. Znaczy, to nie była żadna francuska polityka, żeby Quebec się odłączył od Kanady. Tak? To miałem po prostu w sercu. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie było o imigracji. No w tej mierze Chirac zajął każde stanowisko, jakie tylko jest dostępne. Od bycia skrajnym przeciwnikiem imigracji, zwolennikiem prawa krwi, które miało zastąpić prawo ziemi i tak dalej. Chirac powiedział kiedyś, że o ile nie popieram rasizmu, jestem w stanie go zrozumieć. Mocne słowa, prawda? Natomiast faktycznie było tak, moim zdaniem, że Chirac całe życie oglądał się na czy to Giscarda, czy to Balladura, czy to Bara i powiedziałbym innych prawicowych liberałów, którzy bardzo go punktowali, ilekroć przychodził ten temat imigracji. I kojarzę, że był taki moment, kiedy Chirac w 1988 roku, przed starciem z Mitterrandem, tym sławnym, miał coś takiego powiedzieć, co odbierano jako ukłon w stronę elektoratu skrajnej prawicy, takiego właśnie antyimigranckiego, i natychmiast czołówka koalicjanta UDF przybiegła do mediów i mówią, że Boże, to się nie mieści w głowie, że to jest faszyzm, to jest Vichy, to jest zdrada republiki. I Michel Rocard odwrócił się do Mitterranda i powiedział: robią ci kampanię wyborczą. To naprawdę no, taki był zeitgeist. Krytyka emigracji była natychmiast utożsamiana z rasizmem, z nienawiścią do ludzi, którzy mają inny kolor skóry, inaczej wyglądają, etc. No a też powiedzmy sobie szczerze, prawica, ta załatwiacka prawica, no też rozmawiała z wielkim biznesem, który chciał taniej siły roboczej. I w tej mierze Chirac zrobił wyjątkowo niewiele. Uaktywniał się na czas kampanii wyborczej, kiedy mówił, że coś zrobi, potem robił niewiele. No może jedno dziedzictwo chyba po nim zostało, sprawa burki, która za jego prezydentury została podniesiona. Był to jakiś krok w kierunku tego, co ja bym nazwał obroną wartości republikańskich, no ale ja to mówię z pozycji lewicowych. No ale Chirac bronił katolickiej szkoły prywatnej, jak podkreślał za każdym razem z pozycji republikańskich, nie jako katolik. Tu nie chodzi o to, że ja jestem katolikiem, tu chodzi o to, że państwo po prostu nie może obywatelom tutaj odebrać prawa do tego rodzaju samoorganizacji. Jak kardynał Lustiger mu powiedział, że on jest w kontakcie z Mitterrandem, on to załatwi po cichu, to Chirac powiedział: nic nie załatwimy po cichu, tu muszą być wieloset tysięczne manifestacje, to jest zbyt dobre paliwo, żeby to zmarnować. Kompletnie mu na tym nie zależało, tak? Ale rozegrał to. Natomiast referendum roku 2005, to było referendum w sprawie Chiraca i trochę jego angażowanie się w to referendum według mnie zaszkodziło temu referendum. No ludzie siłą rzeczy, jak głosują w referendum, trochę głosują za czy przeciw rządowi, bez względu na to, jak pytanie brzmi. Po drugie, według mnie Francja doszła chyba do ściany, jeśli chodzi o... Już nigdy nie odzyskała tego europejskiego zapału, który miała za Mitterranda. I pęknięcia na prawicy były dużo poważniejsze i wydaje mi się, że dopiero kandydatura Macrona może to stanowić przełom, ale się zastanawiam. Otto Habsburg, kandydat do tronu cesarsko-królewskiego, austro-węgierskiego, został kiedyś zapytany, kto był największym budowniczym Unii Europejskiej? Ja bym powiedział Charles de Gaulle, no bez wahania. No i dziennikarz bardzo zdziwiony. Mówi: de Gaulle, no przecież który, prawda, taki suwerenista, Europa ojczyzn.
A to Habsburg powiedział, niech pan weźmie uwagę, do jakim kraju musiał budować Europę. Myślę, że jest jakaś mądrość po stronie najjaśniejszego pana, że ten powiedzmy rezerwuar odruchu antyeuropejskiego, antyfederalistycznego we Francji jest bardzo silny i kiedy jednak pojawiło się hasło konstytucji, prezydenta, wspólnej polityki, to był pewnie o jeden most za daleko na tamtym etapie. Nie wiem, czy ktokolwiek mógł poprowadzić tą kampanię lepiej, chociaż nie przegrała jakąś bardzo dużą większością, no ale przypomnę, już Maastricht było żółtą kartką, tak? 51-49. I ostatnia już kwestia, czy rzeczywiście można powiedzieć, że Chirac to jest jak tutaj, że Chirac, jak to Zemmour napisał w Chemie Seksu, zaprezentował po swojej reelekcji trzy priorytety. Walkę z rakiem, walkę na rzecz niepełnosprawnych i walkę przeciwko wypadkom drogowym. Cele godne prezydenta Rady Lokalnej. Taka jest rzeczywistość współczesnej władzy. Czy twoim zdaniem rzeczywiście Chirac stanowi takie przejście od, no już takie radykalne, od polityki, która jednak stawia sobie jakieś większe cele do takiej polityki zupełnie załatwiackiej, która jednocześnie ustępuje pola tej, prawda, nowej władzy, tej władzy wielkiego biznesu, władzy różnego rodzaju lobby, władzy różnego rodzaju instytucji międzynarodowych, czy też na przykład sędziów, mediów i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, ja bym też nie drwił z tych trzech walk, które Chirac zaczął, bo się szacuje, że on uratował życie 100 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o liczbę, no bo we Francji kodeks drogowy, dla tych, co nie wiedzą, tradycyjnie uchodził, do dzisiaj drogą uchodzi za zespół ogólnikowych wskazówek raczej niż twardych wymogów i tam się często usłyszy, że no po to jest zderzak, żeby się zderzać, prawda? A w Paryżu się trudno parkuje, zwłaszcza czasów Anne Hidalgo. To tylko pozwoliłem na małą złośliwość, bo Anne Hidalgo powiedziała niedawno, że zobaczcie, co osiągnęliśmy w Paryżu, tak może być w całej Francji. No i wszyscy powiedzieli, aha. No to, Teraz Anne Hidalgo ma 1% poparcia. Tak, tak. Więc jeśli o to chodzi, to z tego bym nie drwił, to też były poważne sprawy. Natomiast faktycznie, 12 lat Chiraca, czy było straconą dekadą z kawałkiem? Mogę powiedzieć jedno na jego obronę, czego nikt nigdy nie mówi, wszyscy to przeoczyli. Był ten okres rządów Raffarena, początek drugiej kadencji, który był fatalny, ale potem wzeszła gwiazda Villepina i co się wtedy? Jednak Chirac oddaje władzę i co się dzieje? Bezrobocie, wszystkie główne wskaźniki ekonomiczne, wzrost gospodarczy, bezrobocie, spadek zadłużenia publicznego są lepsze we Francji niż w Niemczech. A Francuzi mają tą obsesję porównywania się, prawda, z Niemcami. Otóż w 2007 roku one są lepsze we Francji niż w Niemczech. Czyli powiedziałbym taki właśnie cichy profesjonalista, tak? Taki reformator, który nie robi hałasu, ale tu coś poprawi tam i to daje ostatecznie niezły efekt. Tak? No, to taka, powiedziałbym, sukces na miarę postpolityki. No ale jeśli porównamy to z okresem Trente Glorieuses, no to to jest nic. Więc tak, no, poza tym załatwiactwo Chiraca nie polegało na tym, że on bierze małe sprawy na warsztat. Ono polegało na tym, że na przykład rząd nie służy do tego, żeby rządzić, rząd służy do tego, żeby rozdawać synekury. Ktoś nie zostaje ministrem dlatego, że się zna na tym. Ktoś zostaje ministrem dlatego, no bo tu trzeba go spłacić, bo mnie poparł, bo mnie popchnął i teraz ja mu się muszę odwdzięczyć. To było najgorsze w polityce Chiraca, to co w anglosasie nazywają horse trading. I dlatego mówię, że on był ostatnim prezydentem Czwartej Republiki, no bo właśnie taka załatwiacka, taka politykierska, politique politicien, powiedzieliby Francuzi, była polityka Chiraca, no to jest krańcowo odmienne od jakiejkolwiek wizji golizmu. Partyjniactwo, załatwiactwo i tak dalej. Stąd ja nie waham się, żeby nazwać Chiraca grabarzem golizmu. Ostatnia partia postgolistowska, którą on stworzył, czyli najpierw Unia na Rzecz Większości Prezydenckiej, później Unia na Rzecz Ruchu Ludowego, UMP, później przekształcona w partię o skandalicznej nazwie Republikanie. Wydawało mi się, że wszyscy to Republikanie, a nie na przykład monarchiści, bonapartyści i tak dalej. Żadna partia nie powinna się nazywać Republikanie, już mniejsza o to. No to już jest partia, która z golizmem nie ma nic wspólnego. Jest to, powiedziałbym, partia
letniego, konserwatywnego liberalizmu gdzieś w okolicach brytyjskich torysów. I czyż stosownym podzwonnym nie jest, że 92-letni Balladur wyłania się z Bóg wie kąt, żeby ratować kandydaturę Valérie Pécresse i żeby było więcej tego samego. No Valérie Pécresse, że sama się jest rzeczywiście, no, już kilka osób mi powiedziało, że to jest taka francuska Kida Wabłońska. zobaczymy oczywiście, jak to ocenią Francuzi, bo cały czas aż tak dużo nie straciła. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był po raz kolejny Marcin Giełzak. Nasze rozmowy robią się coraz dłuższe wraz z tym, jak to się coraz swobodniejsze. Mam nadzieję, że Państwo to dzielnie znoszą i będziecie... Powiem widzom, jakbyśmy mogli powiedzieć Francuzom, chcieliście Chiraca, bo widziałem w komentarzach, żeby prośba o Chiraca, no to go macie. Macie, dokładnie, macie Chiraca i teraz to trochę jak Chirac Amerykanom z Irakiem. Teraz musicie wypić to piwo, którego sobie naważyliście. Bardzo dziękuję jeszcze raz Marcinowi, dziękuję Państwu wszystkim, którzy tego wysłuchaliście, no i zachęcam jeszcze raz do udostępnienia tego filmu, do subskrypcji naszego kanału, ale też do komentowania i pisania, o czym jeszcze powinniśmy porozmawiać z Marcinem Giełzakiem, czy z Francji, czy z innych tematów, czy z tematów tych lewicowo-prawicowych. Zachęcam do proponowania, wszystkie te propozycje przejrzymy, rozważymy i będziemy działać. Zachęcam też oczywiście, jeżeli mają Państwo taką możliwość, do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności, bo po prostu im więcej tego wsparcia dostajemy, tym więcej swojego czasu i energii jesteśmy w stanie poświęcić na to, żeby produkować tym więcej cennych, mam nadzieję, dla Państwa materiałów. Dziękuję bardzo, Kacper Kita. Do usłyszenia.